dancing girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z World of Tanks. Ze mną, słuchajcie, jest wasz znany kolega Kuba. Cześć i czołem. A także, jak widzicie na ekranie, jest z nami też pierwszy raz w czołgach Jacek, zwany Żletą. Dzień dobry, Jacku. Witam wszystkich bardzo. Jacek już naklepał w tajemnicy przed nami 200 gwiazdek i kupujemy teraz mu drugi tier. I zaraz Jacek będzie nas wszystkich rypał tutaj. Patrzcie, jak z niego jest Żleta. Gdzie idziemy, koledzy? Skoro to są niskie tiery, tak, to możemy się udać. Teraz Jacek, zauważ, na mapie będę klikał i ci się taki prostokącik pokazuje. Widzisz czy nie widzisz? Widzę. I tam jedziemy. Tylko nie gaszujemy, tylko jedziemy. Ja, to jest mój pierwsza bitwa tym czołgiem. M2 Light Tank. Niskie tiery. Ale kurde, dlaczego nie? Jest śmiesznie, słuchajcie. Zajmiemy zaraz tutaj pozycję i będziemy się ostrzeliwywać. Jeżeli ty byś, Jacek, takie coś chciał robić, znaczy wiesz, prędzej czy później będzie zmuszony do tego, to pod cyrk i lewy przycisk myszy na mapę w to miejsce, gdzie chcesz pokazać. Bo to jest podzielone na takie kwadraciki. Okej. Okay. Postaraj się właśnie tam patrzeć, skoro ja mam dość dobry pancerz, to ja pojadę na pierwszą linię frontu walczyć. A ja nie lubię być z tyłu, więc jadę do przodu. Już dostałem w rympał. Nie wiem od kogo. Nie wiem. T4-5, ale nie wiem skąd. Dobra, wale. O, widzę już. Dwóch są. No widzimy, strzelamy w nich. Na shield będziesz miał takie przybliżone celowanie i później kółkiem myszy może sobie jeszcze bardziej przybliżyć. Ja już zginąłem, ale już nie zobaczę tego Jacek, bo już go nie ma. Ja też zginąłem. Jacku, czyli drugie tiery są dla nas za wysokie. No ale jeszcze parę razy i będziesz będę lepszy. No, ale to żadne jest osiągnięcie bycia lepszym ode mnie, wiesz? Dobrze. Tylko tak jak widzisz, Jacku, nie masz czołgu, bo masz tylko jeden czołg, nie? I musimy czekać, aż tamta bitwa się skończy. Co na jest słabe. Nie, ale ja miałem więcej czołgów. Ale tak, jedynki. Tak, tylko będziesz miał pierwszotierowe. No to musimy grać, żeby mieć dwójki. To ja sobie zaraz jakąś jedynkę przywrócę, poczekajcie. No dobra, damy tą, no. Tylko nie wiem, czy... Będąc w garażu, masz obok swoich czołgów, najbardziej po lewej na dole, masz czołg narysowany, później pod nim będziesz miał gwiazdki i jeszcze pod nim będziesz miał taką kreszeczkę złamaną. Kliknij na czołg. Mam. I tu filtr parametrów ci wyskoczy. I tu będziesz miał parametry i z kraju USA se zabierz. Mhm. A wróciły dwójeczki, słuchajcie, możemy dwójeczki odpalić znowu. Albo jedyneczki, co chcecie. I Żetka, po tym filtrze ci wyskoczył jeden czołg w garażu, aby, tak? Tak, jeden. I w ten sposób sobie po prostu wybierasz, jeżeli chcesz, i ten czołg ci polecam również grać, bo on później jest fajny. Które macie tiery? Pierwsze. A startujecie? Najlepsze. Ale
Chcieli się spotować? No jak? No. To powiedz na 3-4 i... Dobra, to... 3-4... Tak, bo w takim układzie jest duża szansa, że będziemy z tobą w drużynie albo przeciw sobie. No, dużo ludzi może być w tym, na tych pierwach, więc mało szans, ale... No się nie, na tych małych to jak jest najmniej ludzi. Najmniej jest na dwójkach i czwórkach. Kopalnie, co masz, Pasti? Przerusowanie. I tutaj mamy, mój drogi kolego, albo pojedziemy na Mordor, czyli na środek, jak jest to kółko, albo pojedziemy na latarnię, albo nie wiem, albo na miasto. Małpa, decyduj. Jadę na górkę. Czyli jedziemy prosto, panie Żleto. Będę się za nami chował. Nie. Tu jedziemy, tutaj się strzelać. Jedziemy robić za cel. Też mam kopalnię, ale tyle teraz. Ja mam 5,55 przeładowania na pierwszym zwierzę. Już z trolem, tak? Dokładnie. Czyli takie krótkie, niecelne działko, ale jak trafisz, to zadaje masę obrażeń. Bardzo często zabija czołg na szczał. To wy tam wiecie, za daleko się nie rozpędzajcie, bo tutaj są na drugie piery. Beski takiego mam zeza. Kogo tak biją ciebie, Żletka, to się schowaj za skałę tyle. Już mnie zabili. Kto mnie? Kurde, tak słabo trochę. 33 obrażeń, przynoszę wstyd naszemu Plutonowi. Jak ma 100? Ale nie mogę w ogóle ich przebijać, a to kaman. Może o to, że karabinek? Nie mam karabinku, właśnie wziąłem sobie tą armatę specjalnie. Właśnie nie wziąłem karabinku i to mnie martwi. Chyba do karabinku wrócę, bo to... I kolejny raz mój mi zadał pół obrażeń w plecy. Czyli... I teraz Żyletka, jak wyszłaś z bitwy, wyjdź sobie z bitwy. Escape, wróć do garażu, no. I teraz możemy wywołać ten drugi tier twój. Tylko najpierw musisz sobie odznaczyć tą flagę. Żeleta się szybciej uczy od ciebie, Mary. No do tej pory nie umiem. No to w ogóle mnie nie martwi, nie dziwi. Ale poczekaj, bo przecież Żeleta zginął pierwszy, nie było tak źle. Żeleta ma 55 bitew i 50% wygramy. No na niskich tierach to się nie liczy. To ty też możesz sprawdzić, tak? Nie, każdy może. Tak, każdy może sprawdzić. Masz 3 odznaki, ale nie zdążyłem doczytać jakie. Najlepsze. Zapewne. Jedziemy w to samo miejsce, tylko jesteśmy po drugiej stronie. Oznaki cheatera masz. Rosyjski. Nie wiem, czemu załadowałem na drugi tier 10 pocisków goldowych, ale okej. Okay. I Żyletka na początku, na tych tierach, na tych poziomach, co ty teraz grasz, bierz tą podstawową amunicję. Ja bym ją zawsze podstawową. No to Marek, no do siebie to nie stać, żeby grać na innej. Też racja. Bo ja żyję z YouTube'a, dlatego. Później będziesz miał tak zwaną amunicję premium, czyli po prostu lepsze pociski do pojazdu
z większą penetracją. Tylko one są, owszem, są lepsze, ale są droższe i to wiele. Marek zasłania w nich. No ja strzelałem. Nie, muszę ten karabinek stąd wyrzucić, bo to do dupy jest. Przydałem 4 celne salwy, żadnych zniszczeń. Ale im nabijamy odbite bez kitu. A o, Jacek został. Ale ty strzelaj, Jacek. A po co masz strzelać przeciwnika, którego nie widzi? Widzi, ja widzę, że ma przestrzał. Jak w niego trafiają, to... Naprawiono gąsienicę, Jacku. Możesz jechać. Artylegia w ciebie wali. Uważaj na prawo, Jacek, 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 prawo, 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 prawo! Nie, jako z każdej strony też już zabrali, bo został tutaj osamotniony. No właśnie, wzięli cię na dwa baty, tak jak lubisz, Jacku. Jak się podoba? No fajnie, fajnie, kręca. Na dwa baty się podoba? Patrz, jak na dwa baty, to i się masnek odezwał. Dobrze, Jacek. I teraz po prostu wracasz do tego amerykańskiego i tego amerykańskiego i po prostu pójdziesz dwoma liniami. Bastyn, ty chodzisz z nami, czy jak? Nie, na dziewiące. Na dziewiące, frajer. Niedługo będę mógł tak latać z tobą. Także dobrze, że mamy ze sobą małpkę, to będzie mógł Jackowi mówić, jak się gra w czołgi, bo ja to bym nic nie doradził mądrego. No czy wiesz, na razie to podstawy, później... To jest lufa. Kuba, jeszcze 36 minut będzie się wrzucał odcinek Danusi. Przepraszam bardzo, nie Danusi, bo parę osób to ogląda, nie tylko... No Danusia i jeszcze dwie osoby. I ja patrzę, czy jest głos. Nie no, żartuję oczywiście, gramy. I tu jeszcze jest taki komunikator wbudowany, wiesz? Jak masz Pluton i naciśniesz Q, to wtedy możesz mówić do Plutonu. Czyli nie trzeba mieć Discorda, żeby w teorii grać z kimś w Plutonie. Jacek już zablokował więcej życia, znaczy więcej... Kurde! Bo mi się wod zamknął. Jacek zablokował więcej niż miał życia. Nie, to... że się bawił w tarana. To jest dobrze czy źle? No dobrze. Bardzo dobrze. To, że zablokowałeś więcej niż miał życia, to jest bardzo dobrze. Później wraz z Bastkiem zabierzemy cię w technikę blokowania uszkodzeń pancerzem. A mnie do tej pory do tego nie nauczyli, koledzy. To by trzeba mieć czołgi. No to na pewno, Jacek ma lepsze czołgi na drugim tierze niż ja. Na szóstym. Jacek tą dwójką by cię zniszczył twoją szóstkę, bo...
To ja powinienem mieć jeszcze taki znaczek, który to który, bo ja teraz wiem, kto stoi tu przede mną. Czy już masz napisane? Nie, ja mam, że te jedy. Zrób, żeby mógł grać, a nie czołg. Ajajaj, nie przyda. Myślałem, że mam jeszcze pociski. No nie, zabili mnie. Potem zostało dwa życia u łajdakowi. Dobrze, został tylko Kubuś na polu walki. Widzisz, Jacku, Kuba się musi popisywać. Nie, jak jest najlepszy? Ja po prostu gram. A my co robimy? I wracamy do dwójeczek. Tylko poczekajcie, ja może mogę coś tutaj polepszyć. Jakieś przyzwoite działko postaramy się dziabnąć. Dobra. Małpko, czekamy na ciebie. Znowu mnie wyrzuciło, już się łączę synchronizowanie ekwipunku i sprzętu eksploatacyjnego. A chwilę było tak fajnie, no i wróciłeś. Znaczy, jeszcze się ładuje. Nie wiem, czy mi się teraz tak dzieje. Sam się no ładujesz? Mam dobre. Sam się ładujesz? To ciekawe. Także słuchajcie, mamy nowego gracza w czołgach. Jacek po prostu chciał z nami spędzać nie pół wieczoru, a cały wieczór. Przyznaj się, Jacku. Przyznaj się. Częściowa racja. No właśnie. Co to twoja żona, Jacku? Chcesz o tym pogadać? Ona już śpi. I myślę, że i ty śpisz, rozumiem. Nie, nie, ja byłem w innym pokoju właśnie gram. Cwaniaku. No ty już 5 razy uszkodziłeś, znaczy 2 razy, po 5 razy uszkodziłeś jakieś moduły, czyli albo gąsienicę, albo coś innym czołgom. I 7 razy zrobiłeś więcej obrażeń, niż masz życia. A raz zablokowałeś więcej obrażeń, niż masz życia. Patrz, nawet mnie tak nie stalkował jak ciebie. Po prostu wiesz, że lamię i nawet nie patrzysz. Jest, oni nie mają Crusadera 2. Na Mordor? Znowu? No dokładnie, no bo... Co jest bez sensu, no dobrze. Co jest bez sensu? No tam jechać. Ja pojechał na latarnię. Albo inaczej, teraz pojedziemy sobie tutaj. Tu dołem, pyk, pyk, pyk i sobie tu pojedziemy. Czyli z prawej strony, Jacku. Kręcimy w prawo po prostu. Jedź tam za Markiem, co ma te dwa medium. Oj, Sarki. Bartek, gdzie znaleźć to w ustawieniach te nazwy graczy? Tam jak jest chyba celownik i tak dalej, co się ma wyświetlać? Czy się ma wyświetlać czołg, czy ten? Nie. Pokaż tam tam jest, co się ma wyświetlać, jakie dane, może celownik, ustawienia ogólnie chyba, że tak jest. Dobra, czekaj, bo teraz tak w bitwie... Ktoś mi plecy robi, no nasz czołg we mnie strzela. Co tu się dzieje, no?
Nasz człowiek mi zabrał życie całe. Co? A nie, to ten z góry chyba zaskoczył. To ja już nie kumam. Co tu się dzieje? To jest jakaś Sodoma i Gomoria. Jacku, musisz bronić honoru. Zaraz sobie pogląd na Jacka. Dawaj, Jacku, raszujesz. Zrobimy, żeby było bardziej klimatycznie. Jacku, ale nie wiesz, że jest w skały. No, on nie ma prawa jazdy na czołg, tak? Ja też nie mam. Ale mam tak groźny lufy w czołgu, że też szok. Widzisz tam wroga? Widzę, widzę. Ja coś, wszystkie drzewa są twoje. Moja szkoła. I potem na wiru niewiele. Poczekaj, ja co kim robi plecy. Patrzcie na Jacka, jak dumnie dostaje postrzał w wieżę. No i został tylko nasz kochany małpa. Stanie taki mało rozsądny gracz na linii szkału. Co ty to robisz, Kubuś? Dobrze, wracamy do garażu. Masz jakieś drugie inne jadko? Możesz sobie coś innego kupić? Czy jeden jeszcze? Teraz wejdź sobie w te amerykańskie i tak samo badaj. Już ci mówię, żeby szedł. Już ci mówię. Idź sobie, bo tam masz teraz tę jedynkę i później z tej jedynki możesz iść w te dwa light. M2 light, przepraszam, M2 light. No chłopaki, jeszcze jedna bitwa. Tak myślę. Tu-ru-ru-t. Co to jest za pomysł, że to jest szwedzka niszczarka i ma karabinek? O co chodzi? Jak? Szwedzka?
No, sobie zrobiłem. Kupiłem sobie na dwójeczce. I ma karabin. Patrzmy, czy czegoś podczas tych kilku bitew nie mogę sobie ulepszyć w moich czołgach. O, mogę gąski, proszę bardzo. Trzeba skorzystać. I AT2 już mam. Mówcie, kiedy ja sobie patrzę, tutaj mogę, nie, tutaj nic nie mogę dokupić. Headsack, no to ja w headsacku to ja tylko, słuchajcie, czekam na Stuga trzeciego. To mamy tutaj, jak pamiętam, to sobie perki ekspiłem. Tu też. Tu jeszcze nie. Jak, Jacek, udało się zrobić z amerykańskiej kolejną? Ja coś. Nie tylko, ale nie szło zrobić właśnie. Bo może nie masz jeszcze gwiazdek tyle, chociaż to raczej mało prawdopodobne. Chociaż nie. A ile albo masz? Albo nie masz tyle gwiazdek, albo nie masz tyle kasy. Tyle pieniędzy. Za gwiazdki zielone ci znikło, czy zielone ci nie znikło? Nie znikło. No to nie masz gwiazdek. Dobra, to gramy jeszcze. To jedynką albo dwójką, co tam chcesz. Jedynka, bo nie ma dwójki. Ja tak teraz patrzę, że ja na tej jedynce mam 15 tysięcy ekstra. Wziąłbyś do innego czołgu? Serio. No to gramy! Ostatnia bitwa, słuchajcie, będzie w tym odcinku. A potem idę się myć, haha. Ale danuśkowy odcinek oczywiście będzie, ja pamiętam, ja wszystko pamiętam. Właśnie cię wyrzucę. A tylko ty wiesz, że ty się zdeklarowałeś na całe życie? Nie. O, tak to spało. Danuś, znaczy, czy są dla mnie czołgi, czy jakoś tak. I powiedziałem, że nie wiem, ale będą, więc na razie są. Dużo to na zobaczy, to pierwsze cztery to będzie sikać. No i dobrze, niech sika. Oddawanie moczu jest zdrowe. I Jacek już ci tłumaczę, masz tak jakby pięć, dobrze mówię, pięć oddzielnych czołgów. Masz czołgi lekkie. Są takie, że po prostu one są szybkie, mają małą penetrację, bardzo mało biją, ale za to są szybkie i po prostu szybko wyświecają przeciwnika, bo mają największe... I mają ten słaby pancerz. I mają słaby pancerz i są najlepsze z wyświecaniem przeciwników. Później masz czołgi średnie, to jest tak jakby pomiędzy czołgiem lekkim, a czołgiem ciężkim. I on ma troszeczkę pancerza, tak po troszku wszystkiego. Później masz czołgi ciężkie, to one po prostu są dość wolne, ale za to mają dobry pancerz i mają dość dobrą penetrację oraz uszkodzenia. I później masz czołgi, później masz niszczyciele czołgów. Niszczyciele czołgów po prostu, one są tak jakby, że stajesz sobie gdzieś w jakiś krzak gdzieś i później się bijesz. I masz działa samobieże, tak zwane działa artyleryjskie. Po prostu wtedy nie uczestniczysz tyle w bitwie, tylko masz z lotu ptaka widok i zeszczelasz. Marek? Tak? Ty nieraz uderzyłeś w plecy. Mogło tak się przypadkiem zdarzyć. Ale nie masz na to dowodów. Ależ oczywiście. Ale to gorzej od tego karabinu taki jest. No przecież nie zalewałem w ciebie tym razem. I żyletka taka jedna
Bardzo to jest podstawowa sprawa. Nie strzelaj po swoich, bo dostaniesz bana. No właśnie. Po prostu przez parę dni nie będziesz, znaczy najpierw na godzinę nie będziesz mógł grać, później jest tam więcej. Aha, dobra. Po prostu wiesz, kara za to, że psujesz grę i... Tak się Marek popisuje, tak się Marek popisuje. O, zaraz dostanie bana, bo znów kogoś z naszych strzeli. Nie. Nieprawda. Tak nikogo nie zabiłem. To był właśnie postrzał w Amoraka, w amunicję, tak wtedy czołg wybucha. Po prostu są miejsca, każdy czołg ma to gdzie indziej i w tamtych miejscach zazwyczaj jeszcze zależy... O! Jeszcze mnie zdjął, no co za żenująca sytuacja. No dobrze, kochani. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dużo Jacka nie poglądaliście, ale to się zmieni, bo Jacek będzie tego z nami grał. Bo mówi, że mu się nudzi w domu, bo go żona wysyła na balkon, tak samo jak mnie. Także my czujemy taką jedność dusz. Dobrze, koniec gadania. Jacku, pożegnaj się. Dziękuję wszystkim bardzo. Kubo, ty też się pożegnaj. Do usłyszenia. Bastku, czy z nami jeszcze jesteś? Jest. To też się pożegnaj. Ja też z wami się żegnam i zobaczymy się już jutro. Mam taką nadzieję. Pa, pa, cześć.